Tak bardzo szybko, bo wydaje się, że nie tyle chodzi o przedstawienie szczegółowych wniosków, one leżą w Ministerstwie Finansów. I te, które były przedstawiane przez korporacje samorządowe i te, które można powiedzieć wspólnie firmuje Komisja Wspólna Rządu i Samorządu, ale dzisiaj padły ważne argumenty merytoryczne. Mówimy tutaj o analizie stanu finansów samorządowych. Padły ważne również argumenty dotyczące możliwości rozwojowych czy zdolności realizacji strategii rozwojowych. No i ten obraz, który wyłania się z tej analizy przedstawionych danych, no umówmy się, nie jest optymistyczny, ale o tym, że nie jest optymistyczny, mówimy rządowi, mówimy Ministerstwu Finansów już od dłuższego czasu. Stąd jeśli dzisiaj jeden z przedmówców zacytował rekomendacje OECD dla rządu i wszystkich samorządów lokalnych, ja sobie to zapisałem, w postaci wzmocnienia koordynacji pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a rządem, a w szczególności Ministerstwem Finansów w celu wspólnego rozwiązywania problemów średnioterminowej polityki budżetowej na wszystkich szczeblach administracji, no to chciałem powiedzieć, że nie udało nam się to zrobić przez ten dosyć długi czas dyskusji w zespole do spraw systemu finansów publicznych, jak również w innych zespołach, w szczególności w zespole regulującym kwestię oświaty. To jest dla nas jedno z głównych obciążeń i głównych ryzyk. No i stąd postulaty, które Krajowa Polityka Miejska adresuje do nas, do samorządu czy do administracji, jakby pozostają ciągle aktualne i jednocześnie trudno realizowalne. Znaczy, po pierwsze to jest zwiększenie odporności dochodowej jednostek samorządu terytorialnego i to jest sprawa oczywista. Dochody własne, nadwyżka operacyjne, koszty usług publicznych. No tylko kwestia jest taka, że dzisiaj ta nadwyżka operacyjna staje się coraz większym problemem, może jeszcze inaczej. Praktycznie istnieje zagrożenie, że znaczna część tych miast, które były lokomotywami rozwoju lokalnego, czy w tych mikroregionach stanowiły silny impuls rozwojowy, tej nadwyżki operacyjnej może nie mieć. No, a umówmy się, że jeśli patrzymy na potencjał rozwojowy jednostek samorządu terytorialnego, no to na niego składają się te trzy elementy, czyli po pierwsze potencjał własny, czyli nadwyżka operacyjna. Jeśli ona będzie malała, a w niektórych przypadkach jej nie będzie, no to zapomnijmy o tym, że będziemy finansowali rozwój lokalny. Po drugie wsparcie zewnętrzne, czyli mówimy tutaj o funduszach, no pomijając już KPO, ale w funduszach europejskich w postaci dotacji i wreszcie finansowanie zwrotne uzależnione od zdolności kredytowej. Wróć do nadwyżki operacyjnej, która będzie tego podstawowym uwarunkowaniem. Czyli grozi nam malejący potencjał rozwojowy samorządów, o czym zresztą raporty Związku Miast Polskich wielokrotnie podnosiły i szczegółowo jakby te kwestie argumentowały. Jednocześnie z drugiej strony mamy, co też jest oczywiste, bo do tego się wszyscy przyczyniliśmy, rosnący poziom oczekiwań mieszkańców, którzy domagają się szybszej modernizacji, szybszej rozbudowy infrastruktury. Mamy potrzeby wynikające z przepisów naszego prawa, prawa unijnego dotyczącego chociażby gospodarki, szeroko rozumianej gospodarki miejskiej, oczyszczania miasta, transportu, etc. I jednocześnie mamy, nawet optymistycznie przyjmując dane Ministerstwa Finansów, to mamy w prognozy nadwyżki operacyjnej, które są znacznie, znacznie mniejsze, poniżej, właściwie są poniżej dużo tych potrzeb, które muszą być, żebyśmy środki kredytowe mogli dołączyć do dotacji i mogli finansować swój rozwój. I jakby wniosek wypływający z tych wszystkich dzisiejszych dyskusji jest jeden. Jeśli rzeczywiście wspólnie razem, mówię o Ministerstwie Finansów, a może o stronie rządowej, nie pochylimy się nad uwarunkowaniami dotyczącymi tego potencjału rozwojowego samorządów, to znajdziemy się w sytuacji nie tylko blokowania inwestycji w wymiarze lokalnym i regionalnym, ale również
utraty i to znaczących dochodów budżetu państwa, bo brak tych inwestycji oznacza mniejszy PIT, mniejszy CIT, mniejszy VAT. To są takie rzeczy oczywiste. Tylko chciałbym wyraźnie podkreślić, że jakby godzina próby właśnie nadchodzi, czyli ten brak porozumienia, którego w ubiegłym roku nie udało się stronie samorządowej zawrzeć co do propozycji między innymi zwiększonego udziału w PIT-cie, czy kształtowania tych dochodów własnych, czy co do dyskusji o strukturze subwencji rozwojowej, którą zaproponowało Ministerstwo Finansów, to wobec tego, że nie udało się doprowadzić tutaj do pewnych uzgodnień, dzisiaj będziemy analizowali kwartał po kwartale sytuację finansową różnych kategorii jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności miast na prawach powiatu, które są tymi lokomotywami rozwoju. I obyśmy nie doszli na jesieni do wniosku, że tak, dwa lata temu, rok temu mieliśmy rację, należało to zrobić inaczej. Ja na dzień dzisiejszy chciałbym wyraźnie podkreślić, że jeśli nie podejmiemy szybkich działań związanych z poluzowaniem reguł opisanych w artykule 242 i 243, to ta jesień będzie jeszcze dodatkowo emocjonalna w kontekście braku możliwości zrównoważenia bieżącej części budżetu, no a oczywiście również w kontekście spłaty długu, patrząc oczywiście na podwyższanie stóp procentowych i rosnące szybko koszty obsługi zadłużenia. Tak czy inaczej, jeśli popatrzymy na podstawowy dokument, który nas powinien tutaj interesować, z jednej strony to będzie strategia rządu, czy ona będzie nazwana Polskim Ładem, czy inaczej, czy wcześniej strategia odpowiedzialnego rozwoju, to ona zakłada praktycznie nasz aktywny udział w finansowaniu inwestycji w tym wymiarze lokalnym i regionalnym. Do tego trzeba dostosować, utrzymać może tak, tę samodzielność finansową, którą mieliśmy i tę zdolności do finansowania rozwoju przy udziale również zwrotnych źródeł finansowania. Z drugiej strony mamy Krajową Politykę Miejską, która podobnie mówi o potrzebie stabilności finansowej JST, o zwiększaniu elastyczności dochodowej, o stałości poprawy wydajności fiskalnej. Mówi o zwiększeniu samodzielności JST i aktywizacji JST w zakresie działań zwiększających dochody i podnoszących efektywność działań. Oczywiście mówi również o tym, o czym przed chwilą była mowa, o promocji PPP w działaniach inwestycyjnych samorządów, o rozwoju lokalnych rynków pracy, o ekosystemach innowacji, o również zintegrowanych politykach rozwoju w wymiarze lokalnym. Jakby ten zakres jest oczywisty, ale uwarunkowany zdolnościami samorządów, a te stają się tutaj opisane coraz większym ryzykiem i niepewnością. I w związku z powyższym przywołam stare orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które właściwie gdzieś tam w podręcznikach prawa finansowego się zawsze pojawia, że zasada ustawowej regulacji dochodów jednostek samorządu terytorialnego oznacza zarówno pozytywny obowiązek ustawodawcy ustanowienia regulacji zapewniających dochody w sposób oczywisty, jak i negatywny, zakazujący wprowadzania takich zmian w ustawodawstwie, które prowadziłyby do faktycznego przekreślenia dochodów samorządu, a w takiej sytuacji obecnie jesteśmy, ponieważ ta zasada stabilności i pewności źródeł dochodów jako podstawowa zasada w finansach publicznych bez znaczącego udziału dochodów własnych i bez właściwej struktury subwencji rozwojowej dla tych jednostek samorządu terytorialnego, które nie mogą mieć tych dochodów, tak jak na przykład miasta na prawach powiatu, będzie oznaczała wspomniane ryzyka utraty zdolności rozwojowej. Ta konkluzja oby się nie sprawdziła, ale żeby tak było, wróćmy zgodnie z rekomendacją OECD do konsultacji i kooperacji w zakresie tego przynajmniej średniego okresu, w którym z jednej strony rząd oczekuje od nas aktywności inwestycyjnej, z drugiej nasi mieszkańcy, oczywiście w kontekście strategii, które przyjęliśmy, a po trzecie pojawiają się środki, które trzeba wykorzystać najbardziej efektywnie, a akurat samorządy to potrafią zrobić. Stąd
najbliższe, jeśli nie tygodnie, to miesiące powinny rozstrzygnąć kwestię, co od przyszłego roku samorządy będą realizować. Zadania inwestycyjne czy zadania w wymiarze bieżącego finansowania usług publicznych, co w tym drugim przypadku oznacza, nie chcę tego powiedzieć, ale powiem, że powoli stajemy się radami narodowymi stopnia podstawowego, jak to było pod koniec lat 80. i oby to się nie sprawdziło. Dziękuję.